Witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić przepyszny i zdrowy sok z aronii. I co? Zrywamy naszą aronię i do miseczki. Mam kilka krzaków tutaj u siebie, więc tej aronii mam sporo, więc będzie też sporo cudownego soku właśnie z tej aronii. Zobaczcie, jaki ma ładny kolor. Pokażę Wam, o. Zobaczcie. To co, nazrywam i się odezwę. No i zobaczcie, tyle uzbierałem tej aronii. Dwie takie porządne miski. Ale postanowiłem jeszcze dodać kilogram żurawiny do tego soku. Będzie jeszcze zdrowszy. No i co, tu jest pełno liści, więc tu mam taką skrzynkę. Trzeba to wysypać. I po prostu przebrać. Żeby jak najmniej tych liści, no i tych takich zielonych tych było. Wysypujemy drugą. No i teraz jakieś pół godzinki i trzeba to wszystko ładnie przebrać. Aronia ma taki specyficzny, cierpki smak. Jakby ktoś nie lubi tego smaku, to po prostu można tą aronię wrzucić do zamrażarki na 12 godzin i ją przemrozić. Aronię mam już przebraną. Zobaczcie, tak wygląda. Ogólnie mam 3,5 kg tej aronii i do tego dodam kilogram żurawiny. No to wyciskamy nasz sok. Sok mamy wyciśnięty, zobaczcie, taki troszkę gęsty, ale taki ma być. No i co, trzeba teraz dodać 0,5 kg cukru do tego. Ja dodaję 0,5 kg. Wy możecie dodać więcej, wy możecie dodać mniej. 0,5 kg. No i co, i gotujemy po prostu. Sok zakipiał, więc od razu taki gorący będę nalewał. O właśnie, do takich buteleczek. Nabieram i po prostu wlewam. Musimy to zrobić, póki ten sok jest jeszcze gorący. Sok z aronii ma bardzo dużo witaminy C, więc jak ktoś choruje, polecam pić taki sok na wzmocnienie odporności oczywiście. Zobaczcie, jaki piękny kolor. Nalewamy i zaraz będziemy pasteryzować. Sok mamy w buteleczkach, więc wkładamy do wrzącej wody i pasteryzujemy przez około 20 minut. Wyszło mi 8 takich buteleczek, a tu taka resztka mi została, to jak wystygnie schowam do lodówki i będę na bieżąco sobie pił. No i tak, z mojej strony to by było wszystko. Do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć.